Po raz kolejny witam Państwa bardzo serdecznie na zebraniu wiejskim w Siwałku, zwołanym na okoliczne wybory sołtysa. Zebranie i wybory odbywają się w związku z rezygnacją dotychczasowego sołtysa pana Stanisława Zawodnego. Bardzo serdecznie podziękuję panu Stanisławowi Zawodnemu za wiele lat sprawowania funkcji, za pracę, którą wykonywał przez lata. Myślę, że jest godna szacunku i uznania. Wiele inicjatyw podjętych przez pana sołtysa i nie tylko podejmowanych inicjatyw, czy zgłaszanych inicjatyw, ale również aktywnego włączania się w ich realizację na pewno w Wałkowie jest widoczne i myślę, że może pan mieć dużo satysfakcji, zadowolenia z wykonywanej pracy i chciałbym w tym miejscu złożyć taki list gratulacyjny i drobny pominek i serdecznymi podziękowaniami za lata pracy, współpracy. Bardzo sobie wysoko cenimy współpracę z panem i mam nadzieję, że nie będzie się pan jeszcze wyłączał z życia społecznego. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję. Wszyscy oddam głosy. Podlegam głosy wyjmujących sołtysa w Siwałku. Komisja w sprawie Stanisław Zawodny, Marian Określony, Kostuj Ewa stwierdza, że zgłoszeni kandydaci na sołtysa otrzymali następującą ilość głosów. Katarzyna Zawodna 31 głosów ważnych, 1 głos nieważny. Na podstawie wyników głosowania sołtysem Siwałku została pani Katarzyna Zawodna, która otrzymała największą ilość głosów. Brawo.